Ty, no żeby na MKR-ze się wzorować i robić kurs YouTubera? Spartiatics! Zadwie. 250 zł, a normalnie 1000. Znaczy, no jest różnica gigantyczna, no bo akurat Frisi jest w dupę top 1 YouTuberem w Polsce. Chyba. Znaczy, może nie pod względem ilości subów, chociaż nie wiem, ale na pewno jakby pod względem zasięgów jakichkolwiek i tego, co osiągnął. Więc pewnie na pewno dużo ludzi kupi, ale wiesz no. Jednak jak można nauczyć kogoś bycia YouTuberem? W sensie, no Abstra już pokazali, że nawet jak komuś płacisz, żeby nagrywał filmiki, to się nie da. Bo przecież porobili tyle tych kanałów, z czego chyba jeden wypalił, ten dla pieniędzy. I to tylko dlatego, że dogadali się jako koledzy, a nie jako w dupę. Wiesz. Więc no. Ty, ale MKRR drożej swój kurs w ogóle chyba sprzedawał niż Freeze. Bo jest lepszy kurs. Wiadomo. Kurs kosztuje 250 zł, czyli ponad 70% mniej. Bo normalnie 1000. O ile kiedyś będzie tyle kosztował. Jak zostać numer 1 na Ety? Koniecznie zachowaj maila i hasło, jeśli. Dobra, dobra. Czy po kursie osiągnę sukces na YouTube? Kurs stworzył Freeze, najbardziej wpływowy YouTuber. Jego kanał subskrybuje ponad 4 miliony osób. Na Instagramie 3 miliony followów. Freeze i ekipa w sumie 11 YouTuberów. Najpopularniejsza grupa. Ich zasięgi to. Dobra, co ty pieprzysz? Pyta się, czy osiągniesz sukces! Freeze to osoba, która doskonale rozumie algorytmy i zasady monetyzacji. Jeśli chcesz osiągnąć sukces na Ety, to warto uczyć się od najlepszych. W kursie swoją wiedzą dzielą się też wszyscy członkowie ekipy. Już wiadomo, jaki prezent w tym roku będzie najpopularniejszy dla dziecka. Nieźle. Idealnie odpalił, co? Tuż przed świętami ruszył z tym kursem. Nie no, jak to nie jest biznesmen najlepszy na świecie, to ja nie wiem. Może nie jest najlepszy YouTuber, ale biznesmen to jest porypany. On mówił, że zdradzają tam tajniki algorytmów YouTube'a. Ale jakby coś zdradzić, czego ty nie widzisz, no przecież możesz zobaczyć, jakie tagi używa na filmach. Widzisz tytuły i jego miniatury, jakby. Co on ci może zdradzić? Przecież wystarczy, no nie wiem, zobaczyć jakie filmy robi i tyle. No przecież bardzo dużo ludzi robiło jakby podobny content do niego i też tam wychodziło często. Chociaż no nie aż tak, no bo jednak ta ekipa była na tyle zgrana, że ludziom się to dobrze oglądało. Więc mi się wydaje, że to jest sukces ekipy, a nie samego Freeza. Znaczy dzięki Freezowi może to wszystko powstało, ale jakby cała ekipa to wszystko ciągnęła, a nie tylko on. No ale nieźle, nieźle. No na pewno w luj ludzi to kupi. A w ogóle poczekajcie, bo coś mi się kojarzy, że książka jakiś YouTuber wydał właśnie podobną. Chyba Gimper? Coś takiego, że a la kurs. I też właśnie chyba przed świętami odpalił rok temu? Czy mi się porypało? A Blowek! Blowek wydał! Dużo się sprzedało tej książki? Blowek książka. Ile sprzedał? Dobra, wyskoczy z bomby, wiadomo. Takie informacje są dostępne z bomby. 8 sztuk? Kurde, nie napisali. Ale skam. To nie kupię, jak nie wiem ile kupiło ludzi. A książka się nazywała Zostań YouTuberem. Ta blowka. No ciekawe, ciekawe. Znaczy,
No nie wiem, wydaje mi się, że nie da się nauczyć kogoś, jak zostać YouTuberem. Co prawda, on może cię nauczyć, akurat Fritz ma duże doświadczenie, jakby. On może nauczyć, wiecie czego? Jak spieniężyć, jak już masz jakiś odbiorców na YouTubie, jak już masz jakieś zasięgi, to on cię nauczy, jak z tego zrobić siana dużo. Ale jakby, żeby od zera kogoś wybić, bez pomocy takiego reklamowania go na swoim kanale i tak dalej, to chyba nie jest możliwe, żeby on cię tego nauczył. No bo naprawdę, było dużo kanałów podobnych do Freeza po tym, jak on się wybił i jak nie, żaden nie osiągnął sukcesu aż takiego. Jak 4000 osób to kupi, to już mu milion wychodzi? Czy naprawdę? Może tak być. 4K ludzi po 250 zł. No myślę, że na pewno więcej niż 4000 ludzi to kupi. No ciekawa sytuacja. No, szkolenie karate ja zrobię, to jest dopiero rzecz. Nie no, na pewno nie zrobi czegoś takiego przecież, że będzie wszystkie te osoby reklamował u siebie na kanale, to przecież niemożliwe. Kurs plus ukryta historia ekipy. No nie wiem, no wyobraź sobie, że te wszystkie dzieciaki, co oglądają Freeza, oczywiście, no nie mówię, że go tylko dzieci oglądają, bo się zaraz ktoś dopieprzy, ale na pewno dzieciaki kupią w większości ten kurs, albo dostaną go od rodziców. To mam na myśli, rozumiesz? No i wyobraź sobie, że teraz każdy z nich osiągnie taki sukces. No zobacz, wchodzisz na kanał typu Palion, który tak komentuje rzeczy. Dla mnie pięknie. Dziękuję bardzo, dziękuję. I on ma milion subów na YouTubie. Milion subów ma za takie coś. No to. No nie wiem. Rozumiesz? Coś tu nie gra. Więc. Kompleksowy, profesjonalny kurs online dla osób. O! Z Noxim musimy. On raz nagrał na MKRR-a, już z Noxim się dogaduje. Jutro nagrywamy film na Freeza, obalamy jego kurs, wybijamy się na Freezie i to będzie jedyny przykład, że ten kurs komuś pomógł. Oczernić ten kurs, żeby się na nim wybić. Jedyny sposób, jak zostać top 1, to się oczernić go. Bo jak zapłacisz 250 zł, to jedyne co ci to da, to w dupę minus 250 zł na koncie, no w dupę, no. No jak można przecież. W sensie, no co po tym kursie masz? Nauczysz się, jak robić miniatury. Powiedzmy. Chociaż nie wiem. Nie wiem, czy to ma znaczenie takie u Freeza. U Freeza to nie miało aż takiego znaczenia. No po prostu ta cała ekipa plus ten content, który wiesz. No nie wiem, trochę takie dziwne ze strony Freeza, że taki kurs zrobił. Trochę takie. Taka zagrywka, jakby czuł, że mu się już kończy 5 minut. Chciałby zgarnąć ostatnie siano, jakie może i iść na emeryturę YouTube'ową. Tak trochę to wygląda, nie wiem jak wy myślicie. Trochę takie debilne. Z tego co on mówił na filmie, to jego sklep z koszulkami rocznie miał ponad 10 milionów obrotu, więc na czysto kilka milionów wychodził. No to ja nie wiem po co on robi jakieś pieprzone kursy. Masz rację, Thompson, ale to są zazwyczaj YouTuberzy, co mają już stare bardzo kanały, dlatego to tak wygląda. No tak, ja wiem, że kupi to bardzo dużo ludzi, tylko jakby robienie kursy tylko po to, żeby wypieprzyć dzieciaki na 250 zł, to jest debilny sposób, jeżeli wiesz, że to i tak nic nie da. Rozumiesz? Parę milionów wleci za ten kurs, nawet jak kupi 1% i o. No tak, oczywiście, że dużo ludzi kupi. Ja nie twierdzę, że tak nie będzie, tylko taka zagrywka po prostu gówniana na tym, co. Jak na Freeza, o. Dla kogo jest kurs? Dla osób, które marzą o tym, by zostać YouTuberem, które chcą robić to, co kochają i zarabiać na tym, które mają już kanał na YouTube, chcą wejść na wyższy poziom. Dla firm, które chcą poznać tajniki YouTube'a, których jest na 99% użytkowników internetu. Dla rodziców, których dzieci marzą, aby zostać YouTuberem. To jest główny punkt.
Dla rodziców i nauczycieli, którzy chcą zrozumieć, o co chodzi z YouTube'em. Już w dupę to widzę, jak nauczyciel z pensji znaczy, może nie głodowej, ale z takiej pensji kupuje kurs za 250, a zaraz 1000 zł. Ja pierdzielę, żeby się dowiedzieć, co to jest ten cały YouTube. No nie wiem, trochę bez sensu rzecz, naprawdę, trochę gówniana zagrywka. Nie wiem, naprawdę wygląda jakby czuł, że się już, wiesz, zbliża koniec kariery. Albo po prostu uznał, że już mu się nudzi. Czas zmienić rzeczy, zgarnąć siano z kursu i wypieprzać z YouTube'a. Chłop robi kurs, konkurs o dom, a ty mówisz, że kończy się jego 5 minut. Tak samo typowi, co zajął drugie miejsce, dostał tak o 10 kpln z buta. Powiem ci tak. Jeżeli wierzysz we wszystkie filmiki, na których dupę kto wygra 1 vs 1 PvP Minecraft dostaje 5 koła, to ja nie wiem, czy to mądre podejście. Co prawda za granicą są takie filmy, w które bardziej idzie uwierzyć, że na przykład komuś dają, nie wiem, przychodzi pizza i dajesz mu, nie wiem, 50 tysięcy na piwku, bo tam są takie popieprzone liczby. Ale u nas nawet jak robi freeze, nie wiem, na czysto parę milionów i komuś ma dom kupić, no to to jest już duży jakby procent tego, co on zarabia. No to by się po prostu nie opłacało. To jak to by musi miał zwrócić? W filmiku, który zrobił 2 miliony wyświetleń, to przecież bez sensu. Jakby każdy jego sub kupił, on ma 4 miliony subów. No miliard by miał. No Ed! To zarządzie w Forbesie. Easy. Nauczyłeś mnie, żeby nie wierzyć w konkursy, bo za każdym razem widzę te nagrody za tobą. Nie no, co ty gadasz? Co ty mówisz? To co jeszcze do wygrania w przyszłości? Nadal czekam, aż się ktoś do studia dodzwoni, żeby hasło zgadł. Czy oglądasz jego filmy w ogóle? Kupił 10 aut, grali w Rocket League IRL. To też wypożyczyli i później oddali, kilka aut rozpieprzyli, niektóre zostały zgniecione. Nie mam pojęcia, bo nie oglądałem. Także nie mogę ci powiedzieć nic na ten temat. Ja pierdzielę w dupę, no trzeba zrozumieć, że to się musi zgadzać wszystko mu finansowo, więc nie można wierzyć we wszystkie bajki. Poza tym, no wiadomo, że można zainwestować duże siano w jakiś odcinek, gdzie będzie jakaś współpraca i tak dalej i ostatecznie wyjdzie z tym na plus po jakimś czasie, a nie od razu. Ale wiecie, o co mi chodzi. Żeby wziąć udział w konkursie o dom, trzeba było koszulki kupić i dodatkowo dostał hajs od Letty Shops na ten konkurs. No to inna sprawa jest teraz. Bo wiesz, no tak jak mówiłem, on mówił, że ma ponad 10 milionów obrotu na pieprzonym sklepie. Jak jeszcze ludzi zachęci do kupowania, że będzie jakiś konkurs, no to wiadomo, że z 4 milionów ludzi, a nawet więcej pewnie ich śledzi łącznie, powiedzmy, to no to widzisz. Nutka i Samu i Boxdela. Czy zarabia dużo więcej niż myślimy i ten dom nie, to nie jest żaden wydatek dla niego? No nie wiem, czy tak może być. W sensie, ja powiem inaczej, ten wydatek jest, znaczy dom to jest mały wydatek dla niego, tak, tylko nie chodzi mi o to, chodzi mi o to, czy to mu się zwróci, no bo jemu się musi zgadzać wszystko w tym filmie. To nie jest tak, że teraz będzie domy rozdawał widzom i zaraz kończy w dupę w korporacji robiąc. Wiesz, o co mi chodzi. No to jest oczywiste, że dla niego wydatek na dom to jest nic, ale czy jemu się opłaca rozdać ten dom widzom? Jeżeli zrobił konkurs, w którym ludzie musieli kupować koszulki i potem rozlosował wśród nich to, to możliwe, że to samo to już zapłaciło za ten dom. A może nawet jeszcze na plus wyszedł, więc to jest inna sprawa. Nie no, ale on mówił ile zarabia mniej więcej, bo był, pamiętam z nim jakiś wywiad, który oglądałem, który miał ze 2 miliony wyświetleń. I on tam mówił mniej więcej swoje zarobki, wiadomo, że nie dokładnie, ale no to są popieprzone liczby, naprawdę. Myślę, że no bardzo mało ludzi tyle zarabia, w Polsce zwłaszcza, no to ja nie wiem.
To są popieprzone liczby, no. Chłopie, w dupę. Pewnie najwięcej ze wszystkich tych youtuberów, no. Ale nie twierdź, że wiesz, no. Nadal on jest najpopularniejszym youtuberem w Polsce. Więc wiadomo. I wydaje mi się, że jeżeli chodzi o pieniądze, no to zarabia więcej niż jakikolwiek youtuber przed nim. No nieważne, czy... A czy tam był Rezi, który miał całą swoją firmę, która robiła te koszulki i tak dalej. I no może też robił takie pieniądze, nie wiadomo, no. Tylko, wiecie, mi nie chodzi o to, bo wiadomo, że on dużo zarabia i dobrze, że sobie zarabia tyle siana. Tylko po prostu zagrywka z kursem dla dzieci, żeby wyciągnąć 250 zł, po czym... no wiesz, no... No, na 99% gówno to da. Większości tym ludziom. Takie z dupy. To już lepiej Akademia MKRR-a. Chociaż nie wiem, bo droższe. To może lepiej nic. Może lepiej przepal te pieniądze w piecu. Nie no, ja nie mówię, że on... ja nie mówię, że on nie robi różnych tam rzeczy dla siana, tylko po prostu... Jeżeli robisz kurs, to... No to ma niby pomóc ludziom. Bo jakbyś... jak no, to jest takie debilne podejście. No nie robisz kursu tylko po to, żeby na nim zarobić, ale jeżeli robisz kurs, to żeby przekazać tą wiedzę i żeby teoretycznie pomóc komuś, no. To jest trochę takie debilne. Właśnie o to mi chodzi, że przez to, że ma dużo młodszych widzów, którzy to kupią, no to dobrze sobie zdaję z tego sprawę, że na tym w Luisiana zarobi. To jest durne. Takie wyzyskiwanie w pewnym sensie. Bo to, że na tym dużo zarobi, to nic złego, tylko chodzi mi o to, że raczej gówno to da. Takie obiecywanie, że o ja pierdziele, jestem top 1 w Polsce, no to ty będziesz top 2 na easy. No wiadomo, że ci nie odda pierwszego miejsca, ale tam 3 biliony subów będziesz miał po tym kursie. No takie do dupy to jest. Rozumiesz? Ty, wydaje mi się, czy pousuwał filmy, bo on nagrywa od chyba 10 lat, znaczy... Może tego nie licząc, od 8 może nagrywa. On praktycznie jest od zawsze na tym YouTubie, tylko po prostu... Z tą ekipą się wybił już, nie wiem... Te 2 lata temu, jak widać. Chociaż to chyba nie jest jeszcze ekipa. Nie wiem nawet, nie oglądam tak dokładnie. A, z Pokemonami się wybił, masz rację! Z Pokemonami i z tą byłą dziewczyną. Tak, tak, coś było, macie rację. Te Pokemony też były. Mówił, że nie usuwał filmików, które mają dla niego jakąś wartość. Ale i z tym tam nie chce usuwać. A on jeszcze Minecrafta nagrywał przed Pokemonami, ale chyba się nie udało mu wtedy wybić na tym Minecrafcie. Znaczy, no na tych Pokemonach, znaczy nie, no po, wiecie, on miał, kurde, w dupę, nie wiem, nie chcę pieprzyć teraz z dupy liczb, czy on się wybił na tych Pokemonach, czy dopiero z tą ekipą, no bo, co tu można powiedzieć, no, czy się wybił, wiesz, ty powiedzmy, jeżeli miał na Pokemonach, nie wiem, 500 koła subów, no to pomyślcie sobie, że się nie wybił, bo to nawet 4 miliony, ale no 500 subów, no to już jest bardzo dużo. Husaria! Mamy znowu szansę przejąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!